Filip, co mogę powiedzieć po takim meczu? No, nie była to udana inauguracja sezonu w Tychach i bolesna porażka z Jastrzębią. No, na pewno ciężko mówić o udanym meczu, jeżeli przegrywa go się 3-1. Myślę, że no, po prostu w dzisiejszym dniu przeciwnik był lepszy. Mieliśmy swoje sytuacje, doprowadzaliśmy do momentów, w których mogliśmy oddawać te strzały, jednak te strzały nie padały i to jest element, nad którym musimy popracować. No właśnie, strzały nie padało, a okazji było, bo tych przewag było naprawdę sporo. Wykorzystaliście co prawda jedną, ale podwójna przewaga, pojedyncze też niewykorzystane. Potem to się tak naprawdę zemściło na was. Na pewno. No, na początku meczu mieliśmy tą przewagę 5-3. Niestety nie udało się strzelić. Potem przeciwnik miał parę przewag. Mieliśmy również parę przewag. Niestety takie mecze wygrywa się i przegrywa w osobieniach i przewagach. Czasu na wyciągnięcie wniosków jest niewiele, bo w niedzielę już mecz z Krakowią. Jakie więc nastroje przed tym spotkaniem? Bojowe. Podchodzimy do każdego meczu, żeby go wygrać. Zawsze gramy o 3 punkty.